dyrektor już przedstawił Państwu temat mojego wystąpienia. Ja jestem leśnikiem, pracuję na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stąd właśnie ten tytuł. Przystępując do opracowania tego materiału, zapoznania się z poszczególnymi książkami, takie motto sobie wyznaczyłem, które tutaj mają Państwo przed oczyma, czy to uczony, czy handlarz, czy poeta, czy też rolnik, wszyscy znać pod niej lasy kraju swego. Myślę, że to jest motto, które oddaje całą działalność Błońskiego w zakresie krzewienia oświaty leśnej, ponieważ on chciał przybliżyć sprawy lasów, leśnictwa, przede wszystkim szerokiej publiczności, a nie tylko pisać dla specjalistów. I myślę, że mu się to udało i to postaram się Państwu przedstawić. Kim był Aleksander Błoński, to właściwie wiem, że wszyscy tutaj wiedzą, pan dyrektor tutaj pięknie również przedstawił. Ja, przystępując do prac nad tym referatem, sięgnąłem do dostępnych mi publikacji. Tu akurat publikacji profesora Brody, który pisał o lasach rządowych Królestwa Polskiego i tam właśnie wspominał Błońskiego, że był jedynym chyba leśnikiem polskim, który zdobył wykształcenie poza granicami kraju i poza tymi granicami kraju pracował, o czym tutaj przedmówca mój mówił. Wrócił do Królestwa Polskiego dopiero w wieku około 35 lat, gdzie od 1849 roku zajmował to stanowisko komisarza leśnego w rządzie. Kilkadziesiąt lat po śmierci Miklaszewski w 1907 roku, oceniając dorobek Błońskiego, uznał go za najpodniejszego pisarza owego czasu. W tym szczególną chwałę oddawał mu za opisanie lasów Królestwa Polskiego, co zresztą tutaj też już było wspominane. Błoński oczywiście nie jest zapomniany, ponieważ jest on cytowany w wydawnictwie dydaktycznym. Ja z profesorem Magnuskiem taki podręcznik mamy Urodzenie lasu, gdzie jest część historyczna, gdzie przypominamy to, co Błoński tutaj pokazywał. Jest taka książka pani Pajewskiej, Opisanie lasu, schronnictwo leśne do 1939 roku, gdzie opracowania Błońskiego również były wykorzystane. Czy również ja ze swoimi dwoma doktorantkami napisałem dwie publikacje, ukazały się one w Sylwanie, a które dotyczyły m.in. opisywania drzewostanów czy siedlisk w XIX wieku. Tu też te dzieła Błońskiego wykorzystane były. Bogactwo Błońskiego była bardzo bogata. Dzisiaj tu przyjechałem, dowiedziałem się, że pisał również wiersze, ale ja się mam tylko zająć sprawami leśnymi, a więc tylko przypomnienie kilku takich podstawowych wydawnictw, który propagował wiedzę leśną. Na łamach Gazety Rolniczej, Przemysłowej i Handlowej publikował wiele publikacji. Była praca o hodowaniu lasów liściastych, gdzie dał dosyć duży odpór w nauce leśnej pochodzącej z Niemiec, ponieważ Niemcy propagowali wprowadzanie monokultur sosnowych, świerkowych na ziemiach polskich, co Błońskiemu się nie podobało, stąd ten tytuł o hodowaniu lasów liściastych. Były gabędy leśnika, było opisanie lasów Królestwa Polskiego, był wykład popularnej nauki gospodarowania w lasach, było to leśnictwo polskie. Był również redaktorem kilku czasopism, Rocznik Leśny, który miał być kontynuacją Sylwana, który w tym czasie się przestał ukazywać, była przerwa, i redagował Koniec Wiejski i Leśny. Te wydawnictwa jednak nie spotkały się z większym odbiorem i jak pisał Miklaszewski w 1907 roku, było to takie stwierdzenie, że widocznie właściciele majątków ziemskich, którzy posiadali i role, i lasy, do tych lasów większej wagi nie przywiązywali i nawet wydawnictwa w języku polskim nie cieszyły się ich zainteresowani. Celem oczywiście mojej pracy jest przybliżenie Państwu, jak Błoński postrzegał lasy i leśnictwo w Królestwie Polskim. W tym opracowaniu oparłem się na trzech książkach Błońskiego, a więc Opisanie lasów, Pedrówki po Gubernii Augustowskiej i Leśnictwo Polskie, 9 części w tym kolorze zielonym. Miałem przyjemność zapoznania się z tymi dwoma ostatnimi tytułami, dopiero jak ukazały się reprinty. Książkę w ręku miałem, natomiast ta pierwsza książka Opisania lasów Królestwa Polskiego jest na stanie naszej katedry i tutaj pan Płoczko oczywiście z tej książki kiedyś za pośrednictwem profesora Barzyńskiego korzystał. Także mamy ten oryginał w katedrze i również z niej korzystamy, mimo że mamy XXI wiek, to jednak do niego zaglądam. Nim przejdziemy do opisania lasów Królestwa Polskiego i leśnictwa, chciałbym Państwu nakreślić w paru słowach pewne uwarunkowania historyczne. W jakich czasach Połujański pisał i tworzył, jeżeli chodzi o lasy i leśnictwo. Tu mają Państwo zestawione najważniejsze
wydarzenia dotyczące lasów leśnictwa w Królestwie Polskim. Sprawa się ma w ten sposób, że w ogóle gospodarka leśna, urządzanie lasów pojawiło się na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX wieku. Połański tworzył pod koniec pierwszej połowy, na przełomie pierwszej i drugiej połowy XIX wieku. W związku z tym miał już pewne doświadczenia, które wynikały z tego, że miał wiedzę leśną, pracował w lasach, zajmował się lasami i mógł oceniać to, co się działo przez te 40-50 lat, kiedy pojawiały się różnego rodzaju na przykład dokumenty, które wprowadzały, regulowały gospodarkę leśną w Królestwie Polskim. Tutaj najważniejsze to są instrukcje urządzeniowe z roku 1816, 1827, 1839 roku oraz fakt, że w gubernii warszawskiej w latach 1818-1831 istniała szkoła leśna, która wypuszczała absolwentów, którzy mieli pewien zasób wiedzy, jak prowadzić gospodarkę w lasach. Czy w roku 1839, kiedy powstał Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, ponieważ szkoła leśna od paru lat już nie funkcjonowała. Muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że nie pojawiła się gospodarka leśna, pojawili się leśnicy, w lasach nie było gospodarki leśnej, była tak zwana eksploatacja. Na czym ona polegała? Coś potrzebuję, to idę do lasu, biorę co potrzebuję, wychodzę z lasu, nic więcej mnie nie interesuje. Gospodarka leśna czym się charakteryzuje? Jeżeli coś pobiorę, to staram się to odnowić, pielęgnować, żeby zostało to dla przyszłych pokoleń. Natomiast, i tu właśnie jest poszerzenie Płańskiego. Będzie dużo dosyć cytatów, Państwo mogą sobie cytać, ja pewne rzeczy będę czytać, ja będę pewne rzeczy tylko tutaj podkreślać. To przysłowie, nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las, został przytoczony właśnie to przysłowie przez Połańskiego, co potwierdzało, że postrzeganie również w XIX wieku tego, co się działo przed wprowadzeniem gospodarki leśnej, było takie, jak właściwie dzisiaj, nie będzie nas, będzie las. To jest to do tych wieków sprzed gospodarki. Pierwsza instrukcja, mówiłem Państwu, w 1816 roku się ukazała. Połański ocenił ją, miał do nich wiele zastrzeżeń. To była metoda działkowa, która robiła zręby niezależnie od tego, co się w lesie praktycznie znajdowało. Były bardzo to duże powierzchnie zrębowe. Było to negatywne dla środowiska leśnego. Jednakże doceniał również to, że rząd wprowadza jakieś obostrzenia, jakieś przepisy, dzięki którym w lasach można wprowadzać jakiś porządek, oszczędzać te lasy, zachowywać je do przyszłych pokoleń. Doceniał również to, że istniała szkoła leśna. Dlaczego? Ponieważ wypuszczała ona absolwentów, którzy mieli potem znajdować pracę w lasach, majątkach ziemskich i dzięki ich wiedzy te lasy miały być lepiej gospodarowane, miały przetrwać dla przyszłych pokoleń. Także to bardzo sobie cenił. Również bardzo optymistycznie odnosił się do czasopisma leśnego Sylwan, które mimo, że miało kilka przerw, ukazuje się do dnia dzisiejszego. Jest to najstarsze leśne czasopismo. Nawet jest na liście filadelfijskiej, z nim faktorem, tak zwanym bardzo ważnym dla naukowców. W krasie proszę zobaczyć, również bardzo pozytywnie się wypowiadał o tym czasopiśmie. Uważa, że ono właściwie w sposób najbardziej pełny wprowadziło podniosło stan wiedzy leśnej wśród właścicieli lasów. I proszę zobaczyć, tak właśnie gałęzi przemysłu, bogactwa krajowego, a zarazem do wpłynienia obywatelom ziemskim myśli rządnego i oszczędnego gospodarowania lasami. A więc nie, że mam las, to szybko go sprzedaję i nie interesuje mnie, co się dzieje, tylko staram się korzystać z niego w sposób umiarkowany, aby go zachować dla przyszłych pokoleń. Z tego cytatu i na następnym slajdzie, co będzie, wynika, że Połański w ogóle uważał, że całe społeczeństwo mieszkające w Królestwie Polskim powinno znać się na sprawach lasu. Tu wywodowałem to, co takie najbardziej istotne, prawda, bo leśnictwo najważniejsze źródło bogactwa kraju, podstawa przemysłu, a tym samym współśrodkiem do utrzymania życia. Na innym z kolei miejscu jeszcze pisał, że i botanika, i leśnictwo powinna być każdemu gospodarzowi wiejskiemu znane, bo i tam jeszcze się pokazują, prawda, malarze, i kończyło się to cytatem tego wystąpienia, słowem, czy to uczony, czy handlarz, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy powinni znać się na sprawach lasu. No i niestety to się trochę spełniło, taka dygresja.
bo dzisiaj wszyscy się znają na sprawach lasów i leśnictwa i w kraju, i poza granicami kraju. Proszę zobaczyć, co się w tej chwili dzieje. Ale to o dygresja, pędzimy i dalej. Jakie to były w końcu te lasy Królestwa Polskiego? Tutaj w pierwszym mierze oprę się na tym opracowaniu opisanie lasu z roku 1894, tom pierwszy. W tym czasie Królestwo Polskie złożone było z 5 gubernii i w ocenie Połańskiego najwięcej lasów pod względem obszerności, czyli ich powierzchni i zapasów tych wyrosanów było w gubernii warszawskiej, a następnie lubelska, radomska, augustowska i lubelska. Oryginalne opisania lasów znajdują się załączniki. Są różnego rodzaju przykłady planów gospodarczych, jest również mapa. Opracowując tą mapę, Połański wspomina, że na nią znają tylko te lasy, które były urządzone. To znaczy te lasy, gdzie znaliśmy ich konkretne położenie i granice, co się w nich znajduje. Natomiast lasy, które nie były urządzone, tylko ktoś wiedział, że coś tam rośnie, ale nie wiadomo gdzie, co i ile, na tej mapie się nie znalazło i Połański szczerze to przyznaje. Ta mapka, no niezbyt to wyszło, w razie taka mapka w tym opracowaniu była zawarta. No tu niestety nie wiem, Połański, tu wyszło, dlaczego tom pierwszy był tak bardzo szczegółowo, był większy o obszerności niż następne tomy, ponieważ tom pierwszy jako jedynym było to takie ogólne wprowadzenie w ogóle o lasach, o leśnictwie, o szkolnictwie leśnym i różne rodzaje ogólne zagadnienia, nim przeszedł do poszczególnych następnie gubernii. Stąd wynikała to może niezbyt duża obszerność poszczególnych opracowań. Jeden z podstawowych tutaj zagadnień, którymi się Połański zajmował, było przetrwanie struktury własności lasu. Ja również się tutaj chcę Państwu przypomnieć, bo ja raz pokażę pewne zestawienie i bałem się, że padną pytanie, co to są lasy sekwestrowane, skonfiskowane, etc., etc. Tych struktur własności lasy było w sumie w tym ogólnym opisaniu przygotowane 11. Tutaj są 4. Potem były jeszcze emfiteutyczne, duchowe, majorackie, miejskie, instytutowe, udzielne i prywatne. W sumie 11. I następnie Połański przeszedł do omawiania kolejnych gubernii, jakie były te struktury lasów. I się okazało, że występuje w sumie 13 form własności, ponieważ pojawiły się dodatkowo jeszcze tutaj lasy pojuzeickie przedostatnie i lasy mniej więcej na środku, lasy funduszowe przy majoratach. Ta tabela pokazuje mniej więcej przybliżony udział poszczególnych form własności w poszczególnych guberniach i w skali całego Królestwa Polskiego. Mówię mniej więcej z dwóch przynajmniej powodów. Po pierwsze, sam Połański mówił, że nie o wszystkich lasach pisze, bo nie były one jeszcze pomierzone, urządzone, nie znaliśmy ich powierzchni i mniejszości, więc ich nie brał pod uwagę. A po drugie, co pan dyrektor tu już wspominał, są pewne błędy, moim zdaniem, w tych opracowaniach, bo mi się sumy nie zgadzały, ja próbowałem je tam pododawać, ale mniej więcej ten udział procentowy wychodzi. W skali całego Królestwa Polskiego, jak i w poszczególnych guberniach, dominowały oczywiście lasy prywatne. Ogólnie prawie 72%, natomiast w poszczególnych guberniach od niecałych 50% do blisko 90%. Charakterystyczne jest również to, że lasy górnicze, czwarte liście, występowały tylko w guberni radomskiej, natomiast lasy udzielne tylko w guberni warszawskiej. Daje to jakiś obraz o ilości lasów poszczególnych guberniach. Przejdźmy teraz do poszczególnych guberni. Gubernia warszawska. Mają Państwo tutaj dosyć optymistycznie, Połański ocenia, że tam było najwięcej lasów, ale od razu była też łyżka dziegciu. W XIII wieku odniósł się, że tych lasów na Mazowszu było znacznie, znacznie więcej i takie fajne odniesienie, książęta mogli polować na tury, łosie, prawda, niedźwiedzie i inną grubszą zwierzynę. Jeżeli chodzi o dominującą formę własności lasów w czasach Połańskiego, prawie 80% to były lasy prywatne. I tu była ta dygresja, że niektóre lasy jeszcze są nieurządzone, a do tego jeszcze będę tutaj wracać. W jaki sposób rząd próbował zachęcić właścicieli lasu, żeby swoje lasy urządzili? Często zdarzało się, że właściciel lasu potrzebował pożyczki. Dostawał ją pod warunkiem, że urządzi lasy. A
Ale z drugiej strony Połański dostrzegał również fakt, że byli właściciele lasów, którzy pożyczek nie potrzebowali, a jednak swoje lasy urządzali. Być może trafiali do nich absolwenci tej szkoły leśnej albo Instytutu Marii Mąckiego. Także generalnie stan lasów prywatnych w gubernii warszawskiej był w stanie najlepszy. Pozostałe gubernie było troszeczkę gorzej. Połański w każdej gubernii pochwalał zalesienia. W gubernii warszawskiej musiał wiedzieć pewnie, że w jakichś miejscach kiedyś nie było lasu, były jakieś wydmy, były jakieś nieużytki, a teraz występowały w jemu w czasach współczesnych lasy ręką ludzką zasiane lub zasadzone. Krótko odnosił się tylko do problemów ochrony lasu, stwierdzając, że owszem, jakieś szkodliwe owady występowały, ale leśnicy dawali sobie radę, bo byli to ludzie wykształceni, czyli takie znowu pochwała tego szkolnictwa leśnego. Jeżeli chodzi o urządzenie lasu, to znaczy, że znamy ich granice, powierzchnię, co się w tych lasach znajduje, planujemy jakieś czynności gospodarcze, to w lasach według tej warszawskiej lasy rządowe były wszystkie urządzone. Dominującym gatunkiem była sosna, gdzie niegdzie, użyję słowa takiego XIX-wiecznego, przetknięta świerkiem, prawda? Czyli pomieszana ze świerkiem. Lasy dóbr rządowych, natomiast w lesie dzierżawych nie były pomierzone, ich obszerność nie była znana. Były lasy majorackie, które były bliskie lasom rządowym, ale tam administrowali nimi pewni administratorzy, którzy w opinii Połańskiego niezbyt się do tych obowiązków swoich przykładali i lekceważyli te obowiązki, albo nieumiejętnie stosowali przepisy, które były zawarte, wydawane w kolejnych latach instrukcjach urządzania lasów. Stąd stan lasów majorackich był gorszy od lasów rządowych. Lasy pojuzyjskie w funduszu edukacyjnym były urządzone, natomiast lasy miejskie, to w każdej gubernii będzie, niekiedy były urządzane, większość natomiast była urządzana albo jeszcze urządzana nie było. W przypadku gubernii warszawskiej zwracano uwagę, że jednak urządzenie tych lasów spowoduje, że mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z tych lasów w sposób bardziej pełny i mieć to zapewnione na przyszłość, że tutaj jakieś pożytki z tych lasów będą się przystosowywać do zaspokojenia tego wczesnych potrzeb z lasów, zaraz utrwalają kapitał lasu na dalsze czasy dla użytku potomności, czyli nie tylko las dla nas, a reszta się nie liczy, tylko patrzymy na przyszłe pokolenie. Lasy instytutowe nie były urządzone, mimo że należały do szkoły leśnej, do Instytutu Marii Mąckiego. Lasy udzielne były, lasy prywatne. Ten cytat będzie się pojawiać w różnych odmianach w każdej gubernii. Proszę zobaczyć. Są urządzone lub dopiero urządzają się, inne zaś po większej części są nieurządzone. No bo właściciele lasu do tych lasów większych potrzeb nie mieli. Gubernia Radomska, niecałe 60% lasów prywatnych, ale występowały jeszcze dwie takie wyraźnie zaznaczone kategorie własności. Były to lasy górnicze i rządowe. Około 20 i ponad 10%. Tutaj w odróżnieniu od gubernii warszawskiej, oprócz sosny i świerka, która występowała w tamtej gubernii, pojawiają się tutaj również inne gatunki, jak dąb, buk, olsza, morzew i jodła. Pochwalał również zalesienia w tej gubernii, natomiast obawy, podobnie jak w gubernii warszawskiej, było, że jak są ludzie wykształceni, to szkód większych nie będzie. Taka była wiara ludzi nauki, wykształconych ludzi. Z punktu widzenia urządzania lasu, większość form własności w tej gubernii była urządzona. Lasów miejskich było mniej niż w warszawie, nie były one urządzone. Lasy instytutowe, z kolei było ich mniej co do nazwy, czyli było mniej właścicieli, ale więcej przypadało tych lasów na danego właściciela. I znowu lasy prywatne, cytat się powtarza, niektóre urządzone, niektóre nie, a niektóre nie wiadomo właściwie co się dzieje. Porównując lasy prywatne urządzone i nieurządzone, chodziło tutaj o to, że właściciele lasów, jeżeli nie wprowadzą tych zasad gospodarki leśnej, to stan ich zawsze będzie praktycznie gorszy. I tam na przykład, że są lasy prywatne w gubernii radomskiej, które jak są urządzone, to nawet są już porównywane z lasami górniczymi. Czyli można się starzyć. Gubernia Kładzka, dominacja lasów prywatnych ponad 80%, ale dużo było również lasów rządowych, prawie 18%. W
tej bubeli Połyański troszeczkę się rozpisał co do złego stanu lasów prywatnych. Okazało się, że właściciele lasów, goniąc za zyskiem, sprzeniężali posiadane lasy, wycinali je i że były położone blisko spławnych rzek, skąd było to składane do portów i szło to sobie na zewnątrz. Uchowały się tylko lasy daleko położone od spławnych rzek, natomiast tam, gdzie te rzeki były, co zostało romantyczne, lecz mało cenne gaje i laski. Taka była ocena działalności właścicieli prywatnych. Dominowała w nich w ogóle w lasach grubokołackiej sosna, z innych gatunków nielicznych zaznaczała się obecność olszy. Również dalej jest wspomnienie o zalesieniach i te zalesienia były tutaj najbardziej pilne z tych pięciu guberni, a to z tego powodu, że ta gubernia była najbardziej przeczepiona, jeżeli chodzi o lasy prywatne, które zwraca uwagę na powiaty ostrołęckie i przesnyckie, że właśnie ten zły stan lasu, czy brak tych lasów właśnie wynikał z tej nieoszczędnej gospodarki właścicieli lasów prywatnych. Większość lasów była tutaj urządzona, natomiast lasy prywatne, które nas najbardziej w tej chwili interesują, znowu powtarza się ten zapis o części urządzonych, część się urządzała, a część nie wiadomo, co tak naprawdę się dzieje. Gubernia augustowska, czyli ta, która Państwa chyba najbardziej interesuje, prawda, dominowały dwie formy własności w XIX wieku. Lasy prywatne, ale niewiele mniej było lasów rządowych, bo 47,4-45,2% to właściwie bardzo blisko siebie. Dominacja znowu sosny, to już inne gatunki jak świerk, czy domiesce pozostałe gatunki. Znowu wspomnienie o zalesieniach w lasach rządowych, bo głównie to dotyczyło, a i było to realizowane. Urządzenie lasów, lasy rządowe były podobnie jak wszystkie inne gubernia urządzone. Znowu tutaj się pojawiają lasy miejskie, które w większości miast nie były urządzone. Lasy prywatne natomiast w 90% były nieurządzone, stan był po prostu katastrofalny w XIX wieku, jeżeli chodzi o urządzenie. Gubernia lubelska, najwięcej lasów prywatnych, bo blisko 88% i najmniej lasów rządowych, to niecałe 6%. Znowu dominacja sosny, ale wskazywał pewne miejsca w tej gubernii, pewne powiaty lubelskie, lubieszowskie, krasnostawskie, zamojskie, gdzie były drzewostany świerkowe, jodłowe, dębowe czy bukowe, tudzież olsza. Większość lasów z punktu widzenia form własności była urządzona. Znowu pojawiają się informacje dotyczące lasów miejskich i lasów prywatnych, które w większości nie były urządzone, wymagały tego urządzenia. I znowu podkreślenie, co się dzieje w lasach prywatnych, jeżeli właściciel lasu nie stosuje się do przepisów instrukcji urządzenia lasu. Podsumowując wszystkie tutaj gubernie, Połyański zwraca uwagę na dwa przynajmniej takie fakty. Pierwsze to jest ten, co jest na zielono. Była szkoła leśna, był Instytut Marymąski. Wypuszczał on absolwentów. Okazało się w jego opinii, że tych absolwentów było za mało, żeby można było do wszystkich lasów wysłać wykształconego człowieka, żeby mógł prowadzić w właściwy sposób gospodarkę leśną. Drugą przyczyną złego stanu lasów prywatnych było to, że właściciele lasów bardzo często posiadali również majątek w postaci roli. No i ta rola była ich oczkiem uwadze, ponieważ no, rola wiadomo, w ciągu jednego roku mamy plon, mamy zyski. W lesie, żeby otrzymać plon, trzeba czekać ile lat? Coraz mniej. No jeżeli przyjąć dzisiejsze nieraz prognozy, to nawet już znacznie mniej, ale dużo, generalnie 80, 100 albo i więcej lat. No to jeżeli ja mam czekać, mam rok do wyboru, że będę miał zysk albo 80, 100 lat, to które Państwo wybiorą? No, właściciel tak samo mówi, mam las, on sobie jako kapitał stoi, niech sobie czeka, ja się zajmuję rolą. Nie przywiązywali wagi do lasu. Stąd właśnie ten zły stan lasów prywatnych. Podkreślał rolę lasów w gubernii warszawskiej. Ten stan lasów był najlepszy. Dlaczego? No bo oświata była szerzona z Warszawy. Szkoła Leśna, Instytut Marymącki było najbliżej do tego ośrodka wiedzy. W związku z tym uważał, że dlatego ten stan jest najlepszy. Ale w swojej ogólnej opinii Połyański w ogóle uważał, że stan lasów w Królestwie Polskim w niedalekiej przyszłości powinien być porównywalny z lasami
europejskimi. Tak się nie stało, ale dlaczego, to dopiero na samym końcu do tego jeszcze wrócę. Proszę to zapamiętać, bo się spycha. Dobrze. Przejdźmy do drugiego działa. Wędrówki po guberni augustowskiej. Mam jeszcze? 6 minut. No to się zrobię. Po guberni augustowskiej. Ta książka właściwie to nie jest dla leśników, bo tam jest wiele informacji o różnych miastach, o punktach krajoznawczych, prawda, jakieś okolice, jakieś etc. Bierzenia, ale między nimi również są ukryte lasy. Króciutko. Ładnie się zaczyna. Piękna ta kraina, gubernia augustowska. I kolejny akapit i kolejne strony będą pokazywały, że niestety stan tych lasów był bardzo katastrofalny. Bo kiedyś były tam puszcze zajmujące bardzo duże powierzchnie, a w czasach Kłańskiego były to już po prostu szczątki niegdysiejszych puszcz. Takie sformułowania. Obszerny dotąd lasy, szczątki dawnej puszczy grodzieńskiej. Otaczająca to miasto od zachodu, południa, wschodu, puszcza zwana Czerwony Bór, dziś zmalała i rozdrobniła się na małe laski. Co dalej? Puszcza Puńska. Proszę zobaczyć. Dziś obrócona została na folwark wieczystodzierżawny. A na pozostałej powierzchni, w której ukazały się jakieś dziki i inne gruby zwierz, dziś w skarbowościałych krzakach swobodnie pasi się trzoda domowa. To była jakieś jedna z funkcji lasu, wypas zwierząt domowych. Trzoda domowa. Co dalej? Przyczyną wylesień było również to, że przybysze z Mazowsza, tak, przyjeżdżali te puszcze do guberni augustowskiej, troskliwie niszczyli drewno, skorumowanie bardzo im się podoba, paląc je na popiół i potaż. Miejscowi również swoje dokładali, tu mają Państwo ocisie, prawda? Bobyżyna lub na lekarstwo od wścieklizny albo narwiczyska, czy inne sprzęty gospodarskie. Tak jak dzisiaj, kto najwięcej śmieci w lesie? Tutaj ze mną? Najczęściej blisko miejscowości to są miejscowi, którzy wynoszą i nie chcą tego wziąć. Ale był również łyczek optymizmu, prawda? Okolice lesi rządowych Augustów, Balinka, Hańcz, Pomorze. Proszę przeczytać, bo to dosyć długie. Jak pięknie tutaj Połęski to opisał. Na jakie elementy zwraca uwagę? Za te same słowa może ten ostatni wiersz powiedzieć, że to jest prawda, prawda? Bo wówczas się pokocha ten bór i te błota. No jak ktoś tak napisze, to już ciemno można iść. Nie trzeba się zastanawiać, idę dalej. Ładnie napisał? Czyli były jeszcze fragmenty, gdzie można było sugerować, tak te puszcze kiedyś wyglądały. Co jeszcze? Znaczenie lasów. Króciutko tutaj. Wskazało na to, że w tych puszczach żyły łosie, bobry, były ostępy grubej zwierzyny łownej. Były osobliwości dendrologiczne w postaci cisów, które no, jakoś miejscowa ludność tego nie wycięła, gdzieś tam się coś uchowało. Żółw, niedźwiedź, łoś i jelej, prawda? Ciekawa funkcja lasu wychodzi Puszcza Nowogrodzka. Przeznaczona była przez książąt mazowieckich oraz królów polskich na miejsce wygnania z kraju. O, bardzo fajna funkcja lasu. To się nie wspomina, ale była taka funkcja. Idź do tej puszczy, wyganiamy cię. No i batachy wilków, na które urządzano polowania. Czyli lasy były zasobne zwierzynę, a więc polowane. W Puszczy Preńskiej, proszę zobaczyć co pisał, drzewa, krzewy szacowne, rozmaite rośliny kwieciste i dla ludzi przydatne zwierzęta dzikie. Jeżeli te puszcze były wycięte, wyginęły, to chowały się pewne nazwy związane z puszczami, nazwa wsi i uroczy, co zresztą do dzisiaj często jest spotykane, nie tylko w XIX wieku. I króciutko na sam koniec jeszcze o naukach leśnych. A nauki leśne to tytuł Leśnictwo Polskie, prawda? Połański był praktykiem, wykształconym oczywiście za granicą, pracującym w lasach. Nie zajmował się nauką jako taką, zajmował się krzewieniem edukacji leśnej, bo to było jego pasją. W związku z tym, pisząc te książki w Leśnictwie Polskim, akurat napisał, że żadnych toni nie będzie przytaczać, bo to jest dla ludzi, którzy mają jakieś tam wykształcenie, nie będzie zanudzać, będzie pisał prosto dla ludu, żeby jak najwięcej ludzi go zrozumiało. Stąd nazwy techniczne, nazwy łacińskie, nazwy niemieckie, gdzie się dało, on je usuwał, tłumaczył na polski. Niemiecki tym bardziej, bo był wrogiem Niemczyzny, bo nie chciał gospodarki leśnej opartej na modelu niemieckim. Zasługą Połańskiego w Leśnictwie Polskim był fakt, że dwa lata opublikował informacje o 9 podstawowych leśnych specjalnościach. Krytykował nasze sadownictwo bez krytycznego wzorca niemieckiego, poniekąd miał rację.
Minęło 40-50 lat, kiedy pojawiła się gospodarka leśna w Królestwie Polskim i uważał, że owszem, na początku można było korzystać czy to z modelu niemieckiego, czy jakiegoś innego, ale nadszedł czas, że teraz musimy pokazać, że iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają, prawda? Również leśnictwo polskie, stąd ten tytuł leśnictwo polskie. Był dumny, że może zaprezentować jakiś stan wiedzy, propagować go, pokazać, mamy swoje leśnictwo, mamy naukę własną, którą leśnictwem polskie nazywa. Tu była wspomniana ta krytyka, zwłaszcza za leśnictwo polskie. Ja przeczytałem tę książkę, ale dotarłem jeszcze do pewnych źródeł. Żabko Potopowicz, marszałek, takie mieli opracowanie. Na co zwrócono uwagę? Połański był przede wszystkim, powtarzam, praktykiem. Oponentami byli profesorowie. No i wiadomo, jak się spotykał praktyk z uczonym, zawsze będzie dawać. Do tego to, co już pan dyrektor tutaj wspomniał. Zarzucano mu w tamtych czasach, że pisał opracowania bazując na różnych innych opracowaniach. Połański się z tym nie kłócił. W każdym rozdziale zawsze jest podany. Z takich książek korzystałem, takich autorów, z takich artykułów. To nie był autoplagiat jakiś, że cytował, że to jest moje. Nie. Zawsze to cytował. Dzisiaj to jest normalne. Pokazanie stanu wiedzy, robienie publikacji przeglądowej jest nieraz bardziej cenione niż taka jakaś oryginalna praca bazująca na badaniach. W tamtym czasie to był zarzut. Być może niektórzy się poczuli dotknięci, że go nie zacytowali, ale to się rzadko dosyć zdarzało. W związku z tym ten konflikt właśnie wynikał. Połański nie mógł się też bronić z profesorami, no bo jednak profesor zawsze ma jakieś tam kontakty, argumenty, poczyta jeszcze zagraniczne czasopisma i był nie problem. Ale zmierzając powoli do końca. Chciałem tym dorobku Połańskiego dotyczącego spraw leśnych, możemy wskazać na dwa takie aspekty. Po pierwsze, popierał rozwój polskiego leśnictwa, zarówno czy to w sposób naukowy, czy praktyczny, bo te książki trzeba jako naukowe traktować. Sprzeciwia się bezmyślnemu wprowadzaniu modelu niemieckiego. I drugie, to jest to wspaniały przykład krzewienia wiedzy leśnej. Ten cytat z początku, prawda, że wszyscy się na tym powinni znać. To była jak gdyby jego misja, teraz z tych książek po prostu pięknie wychodzi. A ta polemika, ci oponenci, którzy się z nim kłócili, to wbrew pozorom po iluś latach od śmierci Połańskiego się okazało, że często miał rację i jego idee były wprowadzane w życie. Czyli trzeba zawsze troszeczkę poczekać. I ostatni slajd. Co ja powiedziałem w pewnym co prosiłem, żeby Państwo zapamiętali. Że tam Kubeni Marszalskiej mówi, że na nieprzestanie liczy, to że w niedługim czasie stan lasu polskiej dorówna Europie. Cóż się tak wydarzyło? Powstanie styczniowe, upadek. Co zrobił car? Rozwiązał polski rząd, rozwiązał polskie struktury związane z leśnictwem, wprowadzano rosyjskie uregulowania i wszystko to, o czym marzył Połański, zostało zapomniane, choćby dlatego, że po prostu car nie dopuścił tego, aby ta myśl polska się przebijała. Ale ostatnie dzieło jest optymistyczne, prawda? Minęło ileś lat od śmierci Połańskiego, a my dzisiaj się spotykamy i sobie będziemy tutaj rozmawiać na temat publikacyjnej działalności Połańskiego z różnych płaszczyzn i punktów widzenia. Dziękuję Państwu.